Najpierw masz mglisty pomysł, który zaczyna się krystalizować. Nabiera kształtów i kolorów. Kuchnia z sercem domu. Wenus, zrobimy to dla ciebie. Coraz więcej Polaków stać na zagraniczne wakacje. W tym roku urlop za granicą planuje niemal 7,5 miliona rodaków. Największą popularnością cieszy się ciepła Hiszpania, tuż za nią Chorwacja, Grecja, Włochy. Powoli do łask Polaków wracają także Egipt, Tunezja czy Turcja. Zazwyczaj planując wyjazd sięgamy do oferty biur turystycznych, które dysponują ogromnym wachlarzem ofert. Grono potencjalnych konsumentów usług turystycznych również rośnie i to bardzo dynamicznie i też mogę dodać niezmiennie od kilku lat. W tym roku ta dynamika jeszcze bardziej cieszy biura podróży, jako że wynosi obecnie 25% więcej klientów zarezerwowało dotychczas wyjazdy turystyczne z biurami podróży niż w zeszłym roku o tej porze. Do skorzystania z oferty biura podróży najczęściej przekonuje nas to, że nie musimy martwić się o organizację wyjazdu ani żadne formalności. Takie stanowisko wyraża aż 77% badanych Polaków. Z kolei w wyjazdach na własną rękę najbardziej cenimy sobie możliwość samodzielnego decydowania o własnym czasie. Wciąż jednak spore grono Polaków nie planuje wakacyjnych eskapad. Odsetek osób rezygnujących z wakacji sięga aż 36% i nie zawsze brak pieniędzy jest przyczyną rezygnacji z urlopu poza domem. Na obowiązki, które uniemożliwiają wycieczkę, wskazuje 38% osób nieplanujących wyjazdów wypoczynkowych. Brak pieniędzy zatrzymuje w domach 28% badanych, a 16% wskazuje, że stan własnego zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny na wyjazd nie pozwala.